Zemsta, misja i kobiety. Zryw ludu w 1789 roku miał przynieść wyzwolenie od absolutnej władzy króla. Hasła wolność, równość i braterstwo pięknie wyglądały na sztandarach i na ustach rewolucjonistów. W praktyce kraj pogrążał się w krwawej rzezi. Kat miał pełne ręce roboty. Madame Gilotyna pracowała niemal non-stop. 2 i 3 września 1792 roku doszło do masakry, gdy wściekli Paryżanie dostali się do więzień, w których przetrzymywani byli arystokraci, księża i szeroko pojęci wrogowie rewolucji. W jednym z miejsc dosłownie porąbano 378 osób. Z ich ciał i odrąbanych członków ułożono stosy. Kobiety, które ładowały szczątki na wozy, przypinały sobie do sukni obcięte ludzkie uszy. Na pamiątkę. To jeszcze nic. Eskalacja makabry nastąpiła, gdy zaczęto okaleczone tułowia wykorzystywać jako stoły lub krzesła, gdy rewolucjoniści, zwani septą briseur, robili sobie przerwy od mordowania. Nie uczyli was tego w szkole, prawda? To jeszcze podrzucę wam kilka krwawych szczegółów. Rankiem 3 września 43-letnia Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, czyli księżna de Lamballe, najbliższa przyjaciółka Marii Antoniny, posądzana o spisek i romans z nią, została dosłownie wyniesiona z lochu na zewnątrz. Rozebrano ją, poraniono i wystawiono na widok publiczny przez 2 godziny. Następnie zmuszono do uklęknięcia przed stertą trupów, po czym odcięto jej głowę, przebito pierś, by wyrwać serce i zjeść. Głowę kobiety nabito na szpikulec i obnoszono po całym mieście. Jak pisze Louis-Sébastien Mercier w Paryżu podczas rewolucji, jeden z morderców odciął jej włosy łonowe i zrobił sobie z nich wąsy. Ale do czego zmierzam? Za tymi okropnościami stał m.in. jeden z przywódców rewolucji, Jean-Paul Marat, architekt terroru. Był dziennikarzem i redaktorem rewolucyjnej gazety L'Ami du Peuple. Pracowali dla niego szpiedzy, którzy wyszukiwali osoby podejrzane o popieranie monarchii. Na ilustracjach i późniejszych obrazach przedstawiany jest jako przystojny mężczyzna. W rzeczywistości nie był urodziwy i cierpiał na opryszczkowate zapalenie skóry. Na całym ciele miał podeszłe ropą pęcherze. Dręczyły go niekończące się infekcje i świąt. Od 3 lat ulgę przynosiły mu kąpiele w miedzianej wannie, do której dodawano różne ówczesne specyfiki. Cierpiał także na migreny, dlatego na głowie nosił bandanę nasączoną octem, co miało pomóc zwalczyć potworny ból. 9 lipca 1793 roku 25-letnia Marie-Anne Charlotte Corday d'Armont wyjechała z rodzinnego Caen do Paryża, by dokonać planowanej zbrodni. Pochodziła z rodziny arystokratycznej, jednak nie była rojalistką. Należała do rewolucyjnego ugrupowania żyrondystów, którzy potępiali działalność radykalnych jakobinów, w tym Marata. Udało się jej dotrzeć do pilnie strzeżonego dziennikarza, bo obiecała mu dostarczyć listę kontrrewolucjonistów przygotowujących się do powstania w Caen. 13 lipca założyła najlepsze swoje ubranie, kupiła nóż i poszła do mieszkania Marata. Za pierwszym razem nie wpuszczono jej. Dopiero za drugim podejściem, wieczorem, uzyskała zgodę na audiencję. Marat cieszył się jak dziecko na myśl o wyłapaniu przeciwników terroru i posłaniu ich na spotkanie z Madame Gilotyną. Nie doczekał tego. Charlotte wyciągnęła nóż i dźgnęła leżącego w wannie mężczyznę. Być może znacie obraz Jacques'a Louis Davida,
reprodukowany w podręcznikach, który przedstawia spokojną śmierć rewolucjonisty, wręcz dostojną. Nie wierzcie temu wizerunkowi. Zdjęto maskę pośmiertną z twarzy Marata, zachowała ostatni grymas śmiertelnych spazmów. Charlotte zostawiła nóż wbity w pierś ofiary. Nie zdążyła go wyjąć. Powalił ją asystent Marata, Laurent Ba, który wraz z żoną polityka, Simone i siostrą wbiegł do pomieszczenia. Krzesłem uderzył młodą kobietę, która i tak nie zamierzała uciekać. W spokoju czekała, aż zabierze ją Gwardia Narodowa. Charlotte nie walczyła, gdy związywano jej ręce. Nie opierała się, gdy przewożono ją do więzienia AB. Przed Radą Rewolucyjną odbył się proces. Przyznała się do winy. Marat był potworem, którego musiała usunąć. Słynne są słowa, które padły z jej ust. Zabiłam jednego człowieka, by ocalić 100 000. 4 dni potem, 17 lipca, zgilotynowano ją. Pozostawała opanowana i pełna godności do samego końca. Zarówno w celi, jak i w trakcie przygotowań do egzekucji, gdy asystenci kata, osławionego Charlesa Henri Sansona, obcinali jej włosy i kazali założyć czerwoną koszulę, w której w otwartym wozie przewieziono ją na miejsce kaźni. Rewolucjoniści nie wierzyli, że sama, bez mężczyzny, zdołała dotrzeć do strzeżonego Jakobina i przeprowadzić plan. Po śmierci zweryfikowali, czy była dziewicą, przekonani, że to jakiś tajemniczy kochanek uwiódł ją i nakreślił, w jaki sposób ma zabić wielkiego Marata. Jakież było ich zdziwienie, gdy odkryli, że dziewczyna była nietknięta. Wieść o tym podziałała na francuskie kobiety. Praczki, gospodynie, służące buntowały się przeciwko rewolucji, która jednak nie traktowała ich na równi z mężczyznami. Ciało Charlotte trafiło do masowego grobu. Jej głowę najprawdopodobniej zatrzymano, a w końcu czaszka znalazła się w zbiorach rodziny Bonaparte. Corday była przekonana, że zamach zmieni bieg rewolucji i skończą się krwawe rządy Jakobinów. Niestety, jeszcze nie wtedy. Marat został męczennikiem. Jego wizerunki trafiły na ołtarze, na miejsce krzyży i świętych obrazów. Po zamachu nadeszły najkrwawsze dni. 16 października zgilotynowano Marię Antoninę. Być może wściekłość Jakobinów na Corday odegrała rolę w podjęciu decyzji o ścięciu królowej wdowy. Rewolucja upadła dopiero 6 lat później. Poznajcie teraz kolejną, młodą, odważną dziewczynę, która dla idei postawiła na szali dosłownie swoje życie. Fan Jefimowna Kapłan, a właściwie Fejga Chaimowna Reutblat Kapłan, podjęła się zamachu na Włodzimierza Ilicza Lenina. Urodziła się w rodzinie żydowskiej w Ukrainie w 1890 roku. Miała 6 rodzeństwa. W wieku 15 lat, podczas rewolucji 1905 roku, dołączyła do anarchistów. W 1906 roku wraz z innymi spiskowcami przygotowywała się do zamachu w Kijowie na generała gubernatora Suchomlinowa. Nie doszło do niego. W pokoju hotelowym, w którym mieszkała Kapłan i jej kochanek, Wiktor Garski, ładunek wybuchowy eksplodował, gdy Fanny trzymała go na kolanach. Dziewczyna została ranna w głowę i częściowo straciła wzrok. Policja nie miała problemu z zatrzymaniem rannej Kapłan. Garski zostawił ją i uciekł. 5 stycznia 1907 roku Wojskowy Sąd Okręgowy w Kijowie skazał 16-latkę na śmierć. Wyrok zamieniono na dożywotne zesłanie na Syberię, do wsi Nowy Akatuj. Drobna nastolatka dotarła na miejsce z kajdankami na rękach i nogach. Nie dość, że trafiła na katorgę, to jeszcze musiała zmagać się ze skutkami eksplozji.
Usunięto jej fragmenty bomby z ręki i nogi. Doskwierała jej głuchota i ślepota oraz przewlekły reumatyzm. Gdy odsiadywała karę na Syberii, jej rodzina wyemigrowała do Chicago. Uwolniono ją ponad 10 lat później, w marcu 1917 roku, na mocy amnestii. Wróciła do Moskwy prawie ślepa. Po operacji oczu odzyskała nieco wzroku, nadal jednak widziała bardzo słabo. W stolicy przebywała przez miesiąc, w kamienicy, w której za kilka lat zamieszka Michał Bułhakow, autor Mistrza i Małgorzaty. Fanny należała do 14-osobowej organizacji bojowej Partii Socjalistów Rewolucjonistów, w skrócie eserowców. Uważali oni, że bolszewicy powinni zginąć, bo zdradzają ideę socjalizmu. Pierwszym celem był kat rewolucji, Lew Trocki, ale bardzo ciężko było go namierzyć. Drugim celem został Lenin. Mężczyzna wyznaczony do przeprowadzenia zamachu spanikował. 23 sierpnia 1918 roku, podczas wystąpienia Włodzimierza Ilicza w Muzeum Politechnicznym, nie dał rady strzelić. Wyznaczono innych zamachowców, Fanny i robotnika Nowikowa. Datę zamachu ustalono na dzień 30 sierpnia. Od tej chwili Fanny działała sama. Zerwała kontakty z grupą, nie chciała narażać nikogo poza sobą. Poza tym miała złe doświadczenia z Kijowa. Pamiętała, jak jej współpracownik zostawił ją poranioną na pastwę carskiej policji i zwiał. 30 sierpnia 1918 roku miał miejsce wiec w zakładach Michelsona w Moskwie. Po przemówieniu Lenin udał się w stronę auta. Nowikow upadł niby niechcący i zablokował drzwi za wychodzącym z budynku Leninem, by opóźnić wyjście innych ludzi. Kapłan strzeliła 3 razy z pistoletu. Przywódca rewolucji oberwał w ramię. Druga kula trafiła go między szczęką i karkiem. Naboje były zatrute kurarą, ale trucizna nie zadziałała. Trzeci strzał powalił przypadkową kobietę obok Lenina i zabił ją na miejscu. Po zamachu kapłan miała uciec w stronę dorożki, ale zrezygnowała. Poddała się. Tłum chciał ją dosłownie rozszarpać. Lenin, jak tylko doszedł do siebie, zapytał swojego kierowcę: „Złapałeś go?” Zakładał, że zamachu dokonał mężczyzna. W siedzibie tajnej policji Czeka 5 razy przesłuchiwano Fanny. Tortury były zbędne, odpowiadała na pytania. Widziała w Leninie zagrożenie dla socjalizmu. Według niej zdradził ideę rewolucji. Od lutego 1918 roku planowała go zabić. Lenin chciał, by przeżyła. Bez zawięziennych krat widziała, jak rozwija się za jego sprawą socjalizm, w co tak wątpiła. Jednak 3 września 1918 roku wydano inny rozkaz. Zabić bez sądu i bez wyroku. Egzekucję zorganizował Jakow Swierdłow, ten sam, który wydał rozkaz zamordowania cara i jego rodziny. Były marynarz Małkow, dowódca ochrony Kremla, poprowadził 28-letnią Fanę na wąski dziedziniec, który przeznaczono na parking. Rozkazał uruchomić silniki ciężarówek, by zagłuszyć krzyki ofiary. Została zabita strzałem w tył głowy. Jej ciało wepchnięto do beczki ze smołą, oblano benzyną i podpalono. Nie wiadomo, co stało się z jej szczątkami. Tak jak w przypadku Cordée, zamach przyniósł skutek odwrotny do zamierzonego. Lenin stał się jeszcze bardziej popularny. Dokonano też czystki wśród anarchistów i kontrrewolucjonistów. Wprowadzono tzw. czerwony terror oraz zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Czeka miała pełne ręce krwawej roboty aż do 1922 roku. W odwecie za zamach na Lenina zabito w Moskwie 600 osób. Ogólna liczba ofiar śmiertelnych czerwonego terroru z lat 1918-1922
szacowana jest na między 50 tysięcy do 1 700 000. A co się stało z Leninem? Zamach rzeczywiście przyspieszył jego śmierć. Od tamtej pory miał bardzo poważne kłopoty ze zdrowiem. Cierpiał na bóle głowy, nie mógł spać. Wciąż miał w szyi jedną z kul. Usunięto mu ją dopiero 3,5 roku po zamachu. Zmarł 21 stycznia 1924 roku w wieku 53 lat. Dokumenty dotyczące choroby i śmierci Lenina objęte są tajemnicą państwową aż do stycznia 2024 roku. Mam jeszcze dla Was zaskakującą historię kobiety, która również porwała się na rzecz niemożliwą. Urodzona w 1876 roku w Dublinie, Violet Albina Gibson porwała się na życie włoskiego dyktatora Benita Mussoliniego. Bogata córka arystokraty, barona Ashbourna, kanclerza Irlandii, Edwarda Gibsona, miała przed sobą świetlaną przyszłość. Nie skorzystała z koneksji swojej rodziny. Nie była grzeczną dziewczynką. Buntowała się, namiętnie czytała. Choć edukowano ją tylko w domu, była wykształcona. Inteligentna, wrażliwa, dobra i niestety bardzo chorowita, sprawiała najwięcej problemów z 8 dzieci barona. W dorosłym życiu dotknęło ją wiele tragedii. Najpierw zmarła jej bratowa i 35-letni brat na gruźlicę, potem jej narzeczony. Ona sama zmagała się z nowotworem i przeszła mastektomię. W 1922 roku zdarzyło się kolejne nieszczęście. Śmierć jej drugiego ukochanego brata, Wiktora. 46-letnia Violet przeszła załamanie psychiczne. Od tamtej pory miała myśli samobójcze. Nie radziła sobie z agresją wobec innych. Zaatakowała nożem córkę swojej gospodyni i rozcięła jej rękę. Kiedyś nawet napadła obcą kobietę na ulicy. Dla ukojenia nerwów spędziła kilka miesięcy w domu opieki w Kensington. Gdy dorosła, stała się kobietą szalenie religijną i skromną. Umartwiała się zgodnie z naukami jezuitów. Od chwili wybuchu I wojny światowej zaangażowała się też w ruch antywojenny. W listopadzie 1924 roku razem z panną do towarzystwa, pielęgniarką Mary McGrath, bo przecież samej kobiecie nie wypadało podróżować, pojechała do Rzymu. Zamieszkała w klasztorze Matki Boskiej z Lourdes. Nie pierwszy raz zamiast hoteli wybierała klasztorne cele. Po latach bliskie jej osoby zastanawiały się, czy jej podróż nie była związana przypadkiem z planowaniem zamachu na papieża Piusa XI. Zabiegała o audiencję u niego, która na pewno nie byłaby przyjemnym spotkaniem. Violet gardziła głową kościoła. Miała jakąś swoją misję religijną, której nie chciała nikomu zdradzić. 27 lutego 1925 roku po modlitwie w swoim pokoju strzeliła sobie w klatkę piersiową. Kula utkwiła w ramieniu. Padł pomysł, by odesłać się do rodziny. Z przerażeniem zareagowała na wieść o powrocie do Anglii. Najbardziej na świecie bała się swoich bliskich, którzy planowali umieścić ją na stałe w szpitalu psychiatrycznym. Sama więc zgłosiła się do kliniki Villa Giuseppina w Rzymie, by leczyć tam ciało i duszę. Policja zabrała jej rewolwer, a kobieta nigdy nie ujawniła, skąd go miała. Po 2 miesiącach pobytu w szpitalu wróciła do klasztoru. Włochy ogarniała wówczas nazistowska ideologia. Od 2 lat Benito Mussolini cieszył się pełnią władzy. 7 kwietnia 1926 roku 50-letnia Violet Gibson postrzeliła Duce. Posprzątała swój pokój w klasztorze. Zabrała ze sobą kamień zawinięty w czarną szmatkę, którym zamierzała wybić szybę w samochodzie, rewolwer oraz skrawek papieru z zapisanym adresem siedziby partii faszystów, do której Mussolini wybierał się tego popołudnia.
Około godziny 11 Duce wychodził z Palazzo dei Conservatori, gdzie przemawiał na Międzynarodowym Kongresie Chirurgów. Otoczył go przychylny mu tłum. Drobnej budowy Violet zdołała podejść w miarę blisko do auta przywódcy i strzeliła mu w twarz. Kula drasnęła tylko jego nos. Kobieta nie oddała kolejnego strzału. Rewolwer się zaciął. Mussoliniego zabrano z miejsca zdarzenia, a Violet otoczyli zwolennicy Duce. Byliby ją zlinczowali, gdyby nie interwencja policji, która szybko zawiozła ją do rzymskiego więzienia dla kobiet. Uznano ją za niepoczytalną i chorą psychicznie. Upierała się, że jest szalona. Raz zaprzeczała, że strzelała w ogóle, potem się przyznawała. Przeszukano jej pokój w klasztorze, gdzie odkryto wycinki z prasy krytycznej wobec Duce. Śledczy uważali, że zaplanowała z zimną krwią zamach, że na pewno z kimś współpracowała. Widzicie, jak historia lubi się powtarzać? Od francuskiej rewolucji minęły 133 lata, a wciąż myślano stereotypowo o kobietach. Śledztwo umorzono. Media i politycy starali się zrobić z niej wariatkę i religijną maniaczkę. Dla Włochów i Brytyjczyków lepiej było pozostać przy wersji o szaleństwie. Do 31 października 1926 roku Gibson przebywała w szpitalu psychiatrycznym w Rzymie. W maju 1927 roku wysłano ją do Londynu, a stamtąd do szpitala St. Andrews w Northampton. Nie pozwolono jej komunikować się ze światem zewnętrznym. Listów Violet z prośbą o uwolnienie nikt nie wysyłał. Przez ostatnie lata życia była sama. Odwiedzała ją tylko jedna z sióstr. Po śmierci Mussoliniego prosiła o łaskę, pisała do Churchilla. Administracja szpitala zniszczyła list. Przez 29 lat próbowała zrobić cokolwiek, by zmienić swój los. Na próżno. Nie pasowała do pięknego obrazka jej wykwintnej rodziny. Starała się o przeniesienie do katolickiego domu opieki. Błagała o leczenie choroby serca. Ignorowano wszystkie jej potrzeby. Zmarła po ciężkiej i długiej chorobie 2 maja 1956 roku. Miała 79 lat. Nikogo nie poinformowano o tym fakcie. Pogrzeb odbył się bez rodziny, bez przyjaciół. Jej testament zignorowano. Pochówek odbył się na bezwyznaniowym cmentarzu Kingsthorpe w Northampton, a nie na katolickim, jak prosiła. 100 funtów, które zostawiła na postawienie nagrobka, przepadło. Na jej grobie stoi jedynie prosty kamienny krzyż z wyrytym imieniem i nazwiskiem oraz datami urodzin i śmierci. Nikt nie odprawił za nią żałobnej mszy. Tak jak w przypadku Cordé, próba zamachu doprowadziła do krwawych wydarzeń. We Włoszech nastąpił koniec udawanej demokracji i likwidacja opozycji. W kolejnym roku zaczęły powstawać obozy koncentracyjne. Kto wie, jak potoczyłyby się losy świata, gdyby Violet trafiła i zabiła Mussoliniego w 1926 roku. Duce został rozstrzelany dopiero 28 kwietnia 1945 roku, a jego ciało powieszono głową w dół. Czas na kobietę po drugiej stronie moralności. Wcielone zło. Czy z misją? Czy wierzyła głęboko w zasadność powierzanych jej zadań? Czy była jedynie morderczynią w mundurze? Irma Ilse Ida Greze, ładna, sympatyczna dziewczyna o dużych niebieskich oczach i miłym uśmiechu, w czasie II wojny światowej pracowała jako nadzorczyni SS w niemieckich obozach koncentracyjnych. I z tego, co opowiadali później więźniowie, wynika, że była najgorsza, najokrutniejsza. Urodziła się i mieszkała na wsi. Jej rodzice, Berta i Alfred, byli dojarzami.
miała czworo rodzeństwa. W 1936 roku, gdy miała 12 lat, jej matka popełniła samobójstwo. Wypiła kwas solny po tym, jak odkryła, że jej mąż zdradza ją z córką właściciela miejscowej oberży. Niektórzy historycy podają, że w 1939 roku Alfred ponownie się ożenił. Nie miało to już jednak dla Irmy znaczenia. Rok wcześniej zostawiła rodzinę, szkołę i wyjechała do Fürstenbergu, gdzie trafiła do świata młodych nazistów. Odbyła tak zwany rok pracy w służbie dla Rzeszy, Reichsarbeitsdienst. Pracowała w mleczarni i w sklepie. Potem, już jako starsza nastolatka, została pielęgniarką w sanatorium dla żołnierzy SS w Hohenlichen. Nie zdała jednak egzaminu pielęgniarskiego i nie mogła zdobyć oficjalnie zawodu. W 1942 roku 19-letnia Irma wróciła do Fürstenbergu, do pracy w mleczarni. Nie na długo. Zgłosiła się sama do służby pomocniczej SS. Wysłano ją do mieszczącego się nieopodal obozu dla kobiet w Ravensbrück. Jej ojciec dawał jasno do zrozumienia, że nie podoba mu się ścieżka kariery córki. Chociaż należał od 1939 roku do NSDAP, ze zgrozą przyjął wiadomość, że córka wstąpiła do SS. Gdy po raz kolejny przyjechała w odwiedziny do domu w mundurze, wyrzucił ją. W ramach rewanżu donosiła na niego na gestapo. Zaszokuje was to, ale sama poprosiła o przeniesienie do Auschwitz-Birkenau. Po różnych, mniej ważnych pracach, pod koniec 1943 roku awansowała na SS Oberaufseherin, czyli zastępczyni głównej nadzorczyni obozu kobiecego w Brzezińce. Kariera rozwijała się nader szybko. W maju 1944 roku była już nadzorczynią w obozie C, potem kierowniczką komanda więźniarek karnej kompanii, złożonej z kilkuset kobiet, które wykonywały najgorsze, najcięższe prace fizyczne. Irma Greze była urodzona do tej roboty. Zasłużyła na swój przydomek Hiena z Oświęcimia. Młodziutka nadzorczyni uczestniczyła w selekcjach, które przeprowadzał doktor śmierć, Józef Mengele. Wraz z nim wypatrywała więźniów najmniej zdolnych do pracy. Brała udział w selekcji do komory gazowej. Mówiono o niej: piękna bestia. Biła laską i kopała ciężkimi butami. Używała swojego gadżetu wykonanego na specjalne zamówienie. Pejcza ze splecionego celofanu ozdobionego koralikami, by wyglądał bardziej kobieco. Ludzie dostawali po obiciu krwotoków, od których umierali. Szczuła kobiety wytresowanymi psami. Bawiło ją zmuszanie wycieńczonych więźniarek do trzymania nad głowami ciężkich kamieni. Sama dokonywała osobiście mordów. Strzelała do kobiet lub prowokowała je do zachowań, przez które ściągały na siebie uwagę strażników i były natychmiast zabijane. Wymyślała nowe tortury, niczym szkolne zabawy. Na przykład czekała, aż ciężarna kobieta zacznie rodzić. Wtedy wiązała jej nogi i oglądała agonię matki i dziecka. Sypiała z komendantem obozu, strażniczkami oraz z więźniarkami i więźniami, których zmuszała do seksu. W nocy z 18 na 19 stycznia ewakuowano obóz w Auschwitz. Personel uciekał przed Armią Czerwoną do Ravensbrück, a następnie do obozu Bergen-Belsen. Po jego wyzwoleniu 17 kwietnia 1945 roku Irmę aresztowali Brytyjczycy. Stanęła przed sądem wraz z 44 innymi nazistowskimi oprawcami w czasie tzw. procesu Bergen-Belsen, który trwał od 17 września do 17 listopada 1945 roku. Nie przyznała się do winy. Mówiła, cytuję: biłam więźniów, ale nie traktowałam ich źle. To był nasz obowiązek eksterminować antyspołeczny element, żeby przyszłość Niemiec była zabezpieczona.
Jestem przekonana, że wszystko, co miało miejsce, było w porządku. Wraz z dwiema innymi kobietami skazano ją na śmierć przez powieszenie. Jak twierdziła, szła na szafot z czystym sumieniem. Powiesił ją brytyjski kat Albert Pierpoint, który często pojawia się w moich opowieściach. Wspominał on później chwilę, kiedy urocza, ładna dziewczyna szła w stronę zapadni, spokojnie, uśmiechając się. 13 grudnia 1945 roku o godzinie 9:34 rano zawisła na szubienicy w więzieniu w Hameln. Jej ostatnie słowo brzmiało: „Schnell”, szybko. Pogrzebano ją na cmentarzu więziennym. W 1954 roku szczątki przeniesiono na cmentarz miejski w Hameln. Teraz nie znajdziecie śladu po jej grobie. Pielgrzymowali do niego neonaziści i został zlikwidowany. W końcu mogę opowiedzieć wam o kobiecie, która wciąż żyje. Kim Hyun-hui była agentką Korei Północnej. Dokonała zamachu bombowego na samolot koreańskich linii lotniczych lot 858 w 1987 roku. Zabiła 115 osób. Korea Północna odcina się od swojej agentki. Całą historię miałaby wymyślić Korea Południowa, by oczernić sąsiada. Posłuchajcie, jak było naprawdę. Kim Hyun-hui urodziła się 27 stycznia 1962 roku w Kaesong w Korei Północnej. Mieszkała z rodzicami najpierw w stolicy, a później przez 5 lat na Kubie. Jej ojciec był dyplomatą. Cała rodzina wróciła do kraju, gdy dziewczynka miała pójść do szkoły podstawowej. Kim była śliczna i wyjątkowa. Postanowiła pokazać swoją niezwykłą osobowość jako aktorka. Zagrała nawet w filmie. Studiowała język japoński, nie ukończyła jednak studiów. Została zwerbowana do agencji wywiadowczej. Nadano jej nowe imię Kim Ok-hwa. Przez 7 lat w tajnym ośrodku przygotowywano ją do roli szpiega. Uczono ją sztuki walki, języka japońskiego i kantońskiego. Karmiono przez cały czas propagandową wersją historii Korei Północnej i Południowej. Ukończyła szkołę z powodzeniem i przeszła do drugiego etapu, do praktyki. Pokazano jej, jak się żyje poza Koreą Północną, jak się robi zwykłe zakupy, płaci kartą, bawi się w dyskotece. Miała poznać z bliska zachodni świat, a przede wszystkim sprawdzano ją, czy nie ulegnie i nie zachłyśnie się dobrobytem i wolnością poza granicami ojczyzny. Odbyła podróż do Europy ze starszym mężczyzną, również agentem. Udawali Japończyków, ojca z córką, którzy zwiedzali Europę. Polecieli do Moskwy, potem do Budapesztu, następnie do Bagdadu, gdzie otrzymali materiały wybuchowe od północno-koreańskich dyplomatów. 25-letnia Kim otrzymała nie lada zadanie. Miała podłożyć bombę na pokładzie samolotu KAL południowo-koreańskich linii lotniczych. Rozkaz wydał sam Kim Il-sen. Wręczono jej jego notatkę zapisaną odręcznie. Miało to być finałowe zadanie, po którym nie będzie już musiała pracować jako agentka. Wmawiano jej, że zamach miał zniechęcić inne państwa do wzięcia udziału w 24. letnich Igrzyskach Olimpijskich, które organizowała Korea Południowa. Bez trudu przekonano młodą kobietę, że zamach był niezbędny, by oba rozdzielone kraje znów się połączyły. Podczas kontroli na irackim lotnisku kontrolerzy nie zwrócili uwagi na bagaż Kim Hyun-hui, przede wszystkim na butelkę z substancją wybuchową oraz przenośne radio, w którym ukryto baterię i zapalnik. Po kontroli kobieta poszła do łazienki i nastawiła zapalnik czasowy. Torbę z ukrytą bombą zostawiła w schowku na bagaż nad siedzeniami w samolocie.
W Bahrajnie agenci opuścili pokład i poszli kupić bilety na lot do Rzymu. 29 listopada 1987 roku, około godziny 6 rano, samolot eksplodował. Zginęli wszyscy na pokładzie. 115 osób. Koreańscy agenci byli w tym czasie w hotelu Intercontinental w Bahrajnie. Zatrzymano ich w Abu Zabi, kiedy zorientowano się, że ich japońskie paszporty były fałszywe. Po sprawdzeniu okazało się, że paszport mężczyzny należy do nieżyjącego od kilku lat Japończyka. W chwili, gdy prawda wyszła na jaw, agent wyjął paczkę Marlboro. Jeden z papierosów był szczególny, zaznaczony czarnym znakiem. Zawierał cyjanek. Mężczyzna zdążył go rozgryźć i zmarł po kilku sekundach. Kim Hyun-hui również przegryzła filtr fałszywego papierosa, ale udzielono jej natychmiastowej pomocy i przeżyła. Wysłano ją do Seulu pod strażą, związaną i zakneblowaną. Udawała biedną Chinkę, którą przygarnął starszy Japończyk. Jednak jej przykrywka była niespójna. Podawała się za Chinkę z północy, a mówiła kantońskim, językiem południa. Pokazywano Kim, jak naprawdę wygląda Seul. Zupełnie inny styl życia Korei Południowej, wolności i swobody obywateli. W rodzinnym kraju słyszała, że Korea Południowa jest całkowicie zależna od Stanów Zjednoczonych, że jest tam koszmarna bieda i korupcja. Po 8 dniach przesłuchań i otwierania oczu przyznała się. W marcu 1989 roku skazano ją na śmierć. W tym samym roku prezydent Korei Południowej ułaskawił ją. Była ofiarą prania mózgu. Działała bezrefleksyjnie, niczym zaprogramowany robot. W 2013 roku w wywiadzie udzielonym australijskiej telewizji ABC powiedziała: w Korei Północnej myślałam, że Kim Il-sen był Bogiem. Byliśmy uczeni, by stawiać go ponad własnymi rodzicami. Korea Północna to nie państwo, to kult. Od lat pokutuje za swoje grzechy. Dochód ze sprzedaży autobiografii Łzy mojej duszy, wydanej w 2006 roku, przekazała rodzinom ofiar. Przeszła na chrześcijaństwo. W 1997 roku wyszła za mąż za byłego południowo-koreańskiego agenta, który zajmował się jej sprawą. Mają dwoje dzieci. Jej rodzina w Korei Północnej została aresztowana i prawdopodobnie wysłana do obozu pracy. Kim Hyun-hui nie ma z nią kontaktu. Obecnie 61-letnia była agentka pozostaje pod stałą ochroną. Wywiadowcy Korei Północnej wciąż na nią polują. Im więcej wiem o kobietach, tym bardziej jestem przekonana, że jesteśmy zdolne do wielu rzeczy, których nikt od nas nie oczekuje. Tych dobrych i tych złych. Chcemy zbawiać świat albo go niszczyć chwilami z równą zaciekłością. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości. W miejscu, w którym moją całą energię i moje postanowienia życiowe przekułam w rozrywkę, naukę i miejsce pełne brokatu. Renata z worka kości. Postscriptum. Serdecznie pozdrawiam Radka i Małego, czyli Marcina, którzy towarzyszyli mi podczas poznańskiego koncertu zespołu Prodigy. Bez was nie byłoby tak fajnie.